dobry Państwu. Witam serdecznie w kolejnej transmisji na żywo, tym razem z mojego aneksu kuchennego. Kod Was wita, Rupi. Cześć, Jack. Puścimy Jacka, bo się wścieka. A teraz jest ten... Chodź. I teraz, proszę Państwa, to już nie jest kot, tylko mój sisu. Przywitaj się ładnie. Przywitaj się ładnie. Dobra, lećcie sobie. Proszę Państwa, ja chcę, żeby SWT TV żyła. Jakość jest, jaka jest, musicie Państwo to przyjąć. Także postaram się na samym początku codziennie wrzucać jakieś krótkie transmisje, krótkie komunikaty na temat tego, co się dzieje. Całkowicie na żywo, bo interesuje mnie właściwie wszystko. Interesuje mnie właściwie działalność na żywo plus te reportaże, o których mówiłem. A dzisiaj chciałem powiedzieć, bo opublikowałem post, ale jednocześnie poczytałem sobie w internecie o praktycznie fiasku polskiej delegacji na Ukrainie w sprawach czysto historycznych. Ja już dawno mówiłem, że pobłażanie Poroszence i nie wymuszenie na nim jednoznacznego odcięcia się od ukraińskiej przeszłości, od UPA, które, od Bandery, to przecież byli sojusznicy Hitlera, którzy mordowali zarówno Polaków, jak i Żydów. Co zresztą widać również w niektórych książkach historycznych dotyczących Holokaustu, że Niemcy na Ukrainie mieli dość ułatwione zadanie, dlatego że ludność miejscowa ukraińska spod znaku właśnie Bandery i UPA pomagała im dość mocno mordować ludność cywilną. To samo dotyczyło Polaków. Przeczytałem również gdzieś, że Ukraińcy zażądali pomnika UPA w Hrubieszowie, czy gdzieś tam w Bieszczadach, dokładnie nie pamiętam, ale to żądanie jest śmieszne, to tak jakby Niemcy zażądali pomnika SS broniącego Wrocławia na przykład, prawda? Na tej samej zasadzie. Pobłażanie Ukraińcom jest dla nas absolutnie niekorzystne. Ja cały czas powtarzam i powtórzę jeszcze raz, bez względu na to, czy ktoś mnie nazwie agentem Putina, bo to właśnie agenci Putina ukuli takie powiedzenie, że jeżeli ktoś jest przeciwny takiemu zbliżaniu się z Ukrainą, to oznacza, że on działa na korzyść Wołodii, co jest zupełną bzdurą, proszę Państwa. Absolutną bzdurą, dlatego że proszę zauważyć, iż Ukraina jest jedynym właściwie krajem postsowieckim, który powstał po upadku Sowietów, gdzie ich nacjonalizm jest jednoznacznie antypolski. Nie ma tego w ogóle na Białorusi, jest trochę na Litwie, ale tam jest to mniej więcej zrównoważone. Rosjanie, Polacy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to, co się dzieje na Ukrainie, ewidentnie widać, iż Rosjanie sterują tymi wszystkimi ruchami i Poroszenko powinien zareagować dla dobra własnego kraju. Dziwię się zresztą, że my Polacy tego, polski rząd stara się cały czas z nimi w jakiś sposób dogadywać, udając zresztą, że tego nie widzi, bo puste gesty typu położenie kwiatów w Warszawie przez Poroszenkę i tak dalej, są absolutnie, moim zdaniem, nic nieznaczące. Rzecz następna, jeżeli chodzi o Ukrainę. Oczywiście w interesie naszym i w interesie całego NATO jest wyrwanie Ukrainy z orbity Moskwy. Tylko że w jaki sposób wyrwanie? Musimy się zastanowić, czy Ukraina w ogóle tego chce. Ukraina powinna najpierw u siebie załatwić swoje własne sprawy, w tym również historyczne, zniszczyć ogromne wpływy rosyjskie, które tam nadal są i cały czas będą. Proszę Państwa, w latach 90., jak pracowałem jeszcze w kontrwywiadzie, to był kierunek wschodni, głównie rosyjski, ale bardzo dużo było spraw związanych z Ukrainą. I tak się dziwnie składa, że wszystkie takie różne operacje złożone, rosyjskie, z WR-u, czy w ogóle moskiewskie, dokonywane były za pośrednictwem SBU. Już w latach 2000, kiedy zajmowałem się w wywiadzie przez chwilę ochroną kontrwywiadowczą placówek polskich, też mieliśmy informacje na temat wspólnego zaangażowania SWR-u i SBU w rozprasowywanie naszych placówek dyplomatycznych.
lub też tworzenie pewnego rodzaju operacji prowokacyjnych, jak wobec konsulatu we Lwowie, te słynne kolejki, skandale i tak dalej, i tak dalej. To było administrowane przez lokalne i przez rezydenta SWR za rękami SBU. Tym bardziej, że SBU w Kijowie zupełnie nie miało wiedzy o tym, co się dzieje na przykład co się dzieje na Krymie. Tam było zupełnie inne SBU. I Ukraińcy dobrze o tym wiedzą. My niestety musimy kochać Ukraińców, bo jak nie kochamy Ukraińców, jesteśmy wrogami Polski. Taka została okuta narracja. Ja się z tym nigdy nie zgodzę. Nas się zmusza z rozliczeniem się z przeszłością. Musimy ciągle się martwić o jedwabne, o jakieś inne sprawy, o jakieś inne rzeczy, a tymczasem jest to absolutna bzdura. Nikt nie zmusza Ukraińców do rozliczenia się z mordów, zbrodni, z ludobójstwa, jakie miało niejakie dokonywała UPA w latach 40. na terenach zarówno ukraińskich, byłych polskich, jak i później polskich. Ja wątpię, by rodowici mieszkańcy Bieszczad i tamtego terenu tak bardzo przywitali chętnie jakikolwiek pomnik upowcy. Poza tym, jeśli chodzi o te ekshumacje i pochówki z szacunkiem, mamy chować ofiary i morderców, i to okrutnych morderców. Oni zginęli, bo mordowali. Mordowali ludzi i w końcu ktoś ich dorwał i ktoś ich powystrzelił. Ciekawa jest też jedna rzecz, bo w takiej książce pod tytułem CIA History from Ashes, czyli historia z popiołów, CIA historia z popiołów, jest bardzo ciekawie opisane wsparcie, jakie Amerykanie i rodzące się CIA dawało właśnie upowcom. Upowcy i wspólnota ukraińska w Stanach Zjednoczonych przekonała CIA, że UPA jest to armia, która ruszy na Związek Radziecki, czyli ruszy na Stalina, ruszy na Moskwę. Zrzucali im pieniądze, zrzucali im broń i w ogóle nie chcieli wiedzieć, mimo że mieli informacje o zbrodniach UPA na ludności cywilnej, na kobietach, dzieciach, o ich okrucieństwie, a mieli również wszystko. Także widać wyraźnie, w jaki sposób to wszystko zostało tworzone. Ja wiem, że Ukraińcy potrzebują jakiejś legendy, jakiejś pozytywnej, ale na miłość boską niech nie robią tego na mordercach, bandytach, na tych, którzy spadli Hitlera. Bo oni nie wsparli Hitlera przeciwko Stalinowi. Tak prawdę mówiąc. Oni wsparli Hitlera i zaczęli wykończać nieukraińską ludność zamieszkającą tereny, które uważają za swoje. Idziemy dość daleko. Nie wiem, czy to jest prawda, ale pojawia się coraz więcej informacji w internecie na temat emerytur dla Ukraińców. Wiadomo, że emerytury w Polsce jest to bardzo drażliwy temat. Jak wiadomo, nikt z Państwa, z was młodszych się nie spodziewa emerytury porządnej. Ja zresztą po sobie widzę, że nawet jakbym się spodziewał, to okazuje się, że od Państwa zależy pstryk, nie ma emeryturki. I tak to właśnie wygląda. Jeśli jeszcze teraz będziemy musieli zarabiać i płacić na Ukraińców, którzy są tutaj tylko czasowo. Oczywiście trzeba im pomagać, niech pracują, niech zarabiają, niech wnoszą, niech płacą tu u nas podatki od tego wszystkiego, ale emerytury, na miłość boską, przestańmy, nie jesteśmy takim bogatym krajem. Są ostatecznie lekarze, o których głośno, są różni inni ludzie. My wszyscy ciężko pracujemy po to, żebyśmy w końcu mogli zapracować, żeby kraj był bogaty, kraj był szczęśliwy, a tymczasem zdaje się, że wszystko zostanie przejedzone przez dziwną pomoc Ukraińców. Ja nie wiem, dlaczego rząd tak postępuje, nie wiem, dlaczego jest taka narracja o Ukrainie albo dobrze, albo wcale, więc ja nie chcę mówić dobrze i nie chcę mówić wcale, bo nie będę mówił dobrze, póki tam się nie uspokoi, póki tam się nie wyjaśni, póki jakikolwiek prezydent Ukrainy, czy były, czy obecny, nie zakończy tych antypolskich działań. Ukraińcy sami muszą zrozumieć, że jedynego wroga, którego mają, to jest w Moskwie, a nie w Polsce. My Polacy jesteśmy im przyjaźni i będziemy przyjaźni pod jednym warunkiem, że oni docenią, oni się również rozliczą z tym, co oni nam zrobili, bo to nie my im zrobiliśmy, tylko oni nam. I możecie mnie nazwać, jeszcze raz powiem, agentem Putina, możecie, ale będę to cały czas mówił i cały czas to mówił. A propos pracy. Pojawiła się również dyskusja na temat niedziel, wolnych niedziel.
Tak, oczywiście warto mieć wolną niedzielę, ale jeśli tak, to wszyscy, proszę Państwa, wszyscy, nie tylko handel. Bo są jeszcze kina, teatry, restauracje, policja, lekarze, stacje benzynowe, różne inne chwile. Ja nie wiem, czy kwestia nakazu komukolwiek, czegokolwiek jest dobrym rozwiązaniem. Ponieważ, proszę Państwa, w projekcie ustawy nie będę mógł kupić chleba, ale będę mógł kupić wódę i papierosy prawie wszędzie, bo koło siebie mam ze cztery żabki franczyzy, znaczy się różne franczyzy ze cztery. Około pięciu sklepów 24 godziny na dobę z alkoholem. No trzy są na dobę 24 godziny, jeden jest do 10 do 22 z alkoholem, prawda? Czyli będę mógł się napić i napalić. Natomiast ciężko mi będzie, no jeszcze jakiś sok tam kupię, nie wiem czy dla dziecka, ale żeby sobie popić to, co kupię do wypicia, prawda? O to w tym wszystkim chodzi? Chyba nie, prawda? Uważam, że o wiele lepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby nakazać pracodawcom dość wysokie wynagrodzenie za pracę właśnie w niedzielę, w tym momencie. Poza tym dojdziemy do paranoi, bo na przykład jeżeli Żydzi prowadzą jakiś sklep, oni mają sobotę wolną, więc w niedzielę mogą pracować, prawda? A w sobotę sobie zrobią wolno. A jeżeli muzułmanie, których jest mało, ale może ich będą, a oni mają piątek wolny, no to co? Będziemy mieli 3 dni bez handlu w rezultacie. Czyli będziemy szukać, kto, jaki handel prowadzi, prawda? Ale to jest żart. Nie wiem, w Stanach Zjednoczonych, jak byłem na prowincji Stanów Zjednoczonych trochę już dość dawno, to tam w niedzielę wszystko było otwarte od godziny 12:30 albo 13:00, także ludzie rano zdążyli i na jedną zmianę to pracowało, zdaje się, do 9:30. Wiem, że w Niemczech domy handlowe są zamknięte. Być może to jest rozwiązane. Być może związki zawodowe mają rację. Nie wiem, nie chcę się wypowiadać. Ja po prostu boję się, bo pamiętam czasy Gomułki, kiedy w latach 60. był jeden sklep, tak zwane sklepy nocne i sklepy dyżurne. Jeden na dzielnicę był sklep nocny. Nocny, o dziwo, on nie był tylko czynny w nocy, on był na ogół czynny poza pięciu sklepów, ale był czynny także w niedzielę. No, ja w tych czasach pracowało się 6 dni w tygodniu, w sobotę do 14:30, ale telewizja również była w dzień poprzedni od godziny 17:30 do 22:30, w niedzielę, a w sobotę od 14:00, zdaje się, 30 do godziny 23:00, a w niedzielę od 10:00 rano do godziny 22:30. I był tylko jeden program, dopiero za Gierka powstał drugi program, obecnie mamy z tego drugiego programu TVN, prawda? Wtedy również pojawiło się więcej otwartych sklepów, ale zawsze ta niedziela była w tym momencie wolna i bardzo często zakupy stawały się nie tylko dlatego, że brak towarów, ale również paranoją, bo wielu ludzi pracuje przez 6 dni w tygodniu i w tę niedzielę właśnie z rodziną jedzie i robi zakupy. Ja wiem, że wszystko można kupić w piątek, można kupić w sobotę, ale proszę mi wierzyć, przy niektórych zawodach i niektórych rodzajach pracy jest to wyjątkowo ciężkie. Ja oczywiście współczuję pracownikom handlu i wiem, że pracownicy handlu mają za słabe pieniądze, pracują za dużo. Wiem, że pracodawcy, szczególnie duże hipermarkety, nie zawsze przestrzegają prawa, przestrzegają kodeksu pracy i nie zawsze oddają te wolne dni, nie mówiąc już oczywiście o handlu, nie mówiąc już oczywiście o wynagradzaniu. Bardzo bym chciał, żeby to zostało unormowane. Ktoś powiedział, że to może być, wystarczy przestrzegać obecnego prawa. No nie wiem, czy wystarczy przestrzegać obecnego prawa. Tak się dziwnie składa, że wszyscy mówią, że wystarczy przestrzegać obecnego prawa i nikt tego prawa nie przestrzega. Ale uważam, że taki całkowity zakaz handlu w niedzielę. Też się nie wypowiadam, czy jestem za, czy jestem przeciw. To nawet nie o to chodzi. Pokazuje po prostu pewne sprzeczności w tym wszystkim. Bo jeszcze raz, jeżeli zakaz handlu w niedzielę, to dla wszystkich. Jeżeli zakaz pracy w niedzielę w ogóle, to dla wszystkich. Jednoznacznie dla wszystkich, a więc dla zakładów w ruchu ciągłym również. Prawda? Jeśli tylko dla handlu, no dobrze, jak potraktować kawiarnię? Czy kawiarnia to jest handel, czy nie jest handel? Kino to jest handel, czy nie jest handel? Dlaczego tam pracują ci sami ludzie? To zresztą spowoduje moim zdaniem również, że hipermarkety odbiją sobie po pierwsze na cenach, a po drugie na pracownikach. Absolutnie na pracownikach, ponieważ pozwalniają pracowników, ewentualnie nałożą coraz większe obowiązki.
I tak to będzie wyglądać. Jeśli chcemy uderzyć w hipermarkety, no to uderzmy to w sposób systemowy, czyli promujmy nie sieci niemieckie, francuskie, tylko promujmy wyłącznie polskie sieci. Nie zwalniajmy z podatków na ileś tam lat. Nie pozwólmy na to, żeby była jedna nazwa X, a po upływie karencji podatkowej robi się nagle nazwa Y, a potem znowu karencja nazwa Z. I w tym momencie osiągniemy z tego również duże korzyści. Nie wiem, jak Państwo sądzą, możecie Państwo mnie skrytykować. Ja uważam, że jakiekolwiek nakazy w społeczeństwie czy zakazy działają odwrotnie. Przykład słynny z lat 80. wódka od 13, czy też jak wiadomo, była wódka od 13 w Supersanie, ale na partyzantów, teraz Oleandrów, na partyzantów była Baltona i tam można było wódkę kupić od 9, a w wieczynnej kolekturze to na Placu Zbawiciela można było kupić wódkę zawsze, po prostu zawsze, i to nawet nie tak nie o wiele drożej niż w sklepach. Więc tyle wyniósł zakaz wódki, na zakaz sprzedaży alkoholu przed godziną 13. Już kończąc, powiem Wam, że był jeszcze jeden śmieszny zakaz Jaruzelskiego, to znaczy to był nakaz sprzedaży wódki na kieliszki. Wyglądało to tak, że przychodziło trzech facetów, wjeżdżał kelner ze stolikiem, na którym była bateria kieliszków, bo się kupowało po prostu pół litra czy litra, jak na trzech, na kieliszki. Tak to wygląda. Okej, dziękuję Państwu. Oglądajcie SWTV i SWTV. Ja to pewnie później umieszczę na kanale, na razie niech wisi potem, bo to od Was zależy, czy będę miał studio, czy to będzie w studio kręcić i wszystkie programy, o których mówiłem, a które na pewno zrobię. I jeszcze dla wszystkich, którzy mnie pytają na privie. Reset najprawdopodobniej wyjdzie koło 15 listopada. Jest w tej chwili w produkcji, także będzie można go kupić. Ja prawdopodobnie będę podpisywał na targach historycznych w Warszawie, w arkadach Kubickiego na dole. Prawdopodobnie będę go podpisywał. To jest pod koniec listopada, zdaje się, są targi historyczne. Będę podpisywał tą książkę i nie tylko tą książkę. W niedzielę o 18 będę w radiu, 18 warszawskiego czasu będę w radiu Chicago. Tam też powiem trochę o resecie i trochę o SWT. I dziękuję Państwu bardzo, życzę miłego dnia, chociaż patrząc na to, i proszę zauważyć, jako pierwszy ujawniłem aneks. Co prawda kuchenny, ale zawsze aneks. Dziękuję, do widzenia.